Oczywiście można było to zrobić lepiej, można było to zrobić sprawniej, ale wymagałoby to dodatkowych środków, które musielibyśmy ściągnąć od nas wszystkich, od naszych mieszkańców. Dlatego mieliśmy wybór, albo robić to w miarę ekonomicznie, z troską o naszych mieszkańców i z troską o ich obciążenia finansowe. Wszyscy wiemy, że stawka, która teraz obowiązuje, jest wysoka i bardzo ona nam wszystkim doskwiera. Chcąc przeprowadzić to jeszcze sprawniej, wiązałoby się to z dodatkowymi kosztami. Prosiłbym również, apelował o pewną wstrzemięźliwość. Mówię to bardzo delikatnie, wstrzemięźliwość w kreowaniu swoich opinii, zdań, bo są one względem wielu mieszkańców, wielu pracowników w wielu sytuacjach bardzo krzywdzące. Nie chciałbym już komentować wpisów internetowych, facebookowych na poziomie, powiedziałbym, rynsztoku, to jeszcze jest bardzo dobre sformułowanie. Nawoływanie do akcji typu przywieźcie śmietniki pod urząd dzień przed orszakiem Trzech Króli. Tu gorące podziękowania dla mieszkańców, że na ten mało roztropny apel nie odpowiedzieli. Ma pan gwarancję, że jeżeli w przyszłych wyborach pan zagłosuje na mnie, to na pewno one zostaną sprzedane. Także ma pan motywację, żeby na mnie głosować. Podobno, pan już jest od drugą kadencję radnym. Mógł pan się przez ten czas zorientować, że to nie jest tak, że radny wejdzie do spółki Pelków i zapyta, gdzie były śmietniki i za co zostały sprzedane. No, mogę dla państwa taką informację uzyskać, ale czemu on ma służyć? Ja mówię o tym, że na przyszłość nie ma jakichkolwiek planów, żeby te śmietniki sprzedawać. Uważam, że byłoby to największą głupotą i podzielam pana opinię, że one muszą zostać. Po to jest to robimy, żeby te śmietniki zostały. Jeżeli chciałby pan, żeby wyciągać konsekwencje za to, że te śmietniki zostały przed kilkunastu laty sprzedane, możemy to robić. Możemy zrobić, żeby to komisja rewizyjna się tym zajęła, sprawdziła jak najbardziej. Ja nie mam nic przeciwko temu, ale to państwo decydują o tym, czym zajmuje się komisja rewizyjna, a nie ja. Także dzisiaj uchwaliliśmy plan pracy komisji rewizyjnej. Ta decyzja o zakupie tych pojemników w tym przetargu jest świadoma i jeszcze raz będę bronił jej jak niepodległości. Dziękuję uprzejmie panie burmistrzu. Ja ze swojej strony apeluję o większą dozę zaufania do pana burmistrza, bo skoro pan burmistrz deklaruje, że te pojemniki nie będą sprzedane, no to ja wierzę w to, że faktycznie tak się stanie, bo teoretycznie sprzedać, panie przewodniczący, można wszystko. Można sprzedać budynek urzędu, no ale też rozumiem, że polityka pana burmistrza jest taka, żeby tego jednak nie robić. Z harmonogramu naszego, który jest tutaj ustalony, wynika, iż resztkowe odpady mają być wywożone co dwa tygodnie, dwa razy w miesiącu, ale też wiem, że na przykład w Pelplinie, gdzie są zabudowania wielorodzinne, są to co tydzień. I moje pytanie, właściwie to mieszkańców pytanie, bo na przykład ja też mieszkam w takiej zabudowie wielorodzinnej i jaka jest możliwość negocjacji właśnie umowy, żeby chociażby latem tę częstotliwość była zwiększona na co tydzień właśnie w tych wielorodzinnych. Nie dopuszczam takiej możliwości, żeby była osobna stawka na tereny wiejskie, osobna stawka na tereny miejskie. Pomimo tego, że koszt funkcjonowania tych systemów na terenach wiejskich jest o wiele, wiele większa niż na terenach miejskich. To jest taka solidarność, która powinna nas jednoczyć. To, że jest tyle pojemników, a nie więcej, też będzie w jakiś sposób mobilizowało naszych mieszkańców do lepszej zagospodarowania przestrzeni, która te śmietniki im daje. Gdybyśmy dali mnóstwo pojemników, to daje, że mieszkańcy, daje głowę, że my jako mieszkańcy w każdym pojemniku było po trochu odpadów, koszt pojemników wysoki, wywozu jeszcze większy. Są oczywiście różne tam informacyjne gazetki, ale powiem szczerze, ja ich u nas w Rajkowach nie widzę. One nie dotarły do mieszkańców. Moim zdaniem, no mamy bodajże nawet sołtysów, zrobić jakieś zebranie, zrobić jakieś pogadanki z tymi ludźmi, bo ludzie, niektórzy nie wiedzą, jak segregować te odpady. Co więcej, nawet dla tych, którzy nie mają ani internetu, ani gazet, ani ulotki, wystarczy wyjść przed dom i spojrzeć na pojemnik, na którym jest napisane, jak czarno na białym, co wrzucać, czego nie wrzucać. Dlatego, żeśmy tak to zrobili, że nawet dla tych najbardziej opornych, jeżeli wyjdą i spojrzą na śmietnik, na śmietniku jest napisane, co wrzucać, czego nie wrzucać. To jest najprostsza metoda i nikt nie znajdzie usprawiedliwienia, że nie ma informacji. Wyjść przed dom, przeczytać to, co jest napisane na śmietniku. Największym błędem, jaki był dotychczas, to był brak wyciągania konsekwencji wobec osób, które tej segregacji nie robią. I myślę, że
Tu musimy powiedzieć naprawdę odważnie, że koniec pobłażliwości dla tych, którzy sobie nic robią z tego systemu segregacji, który został nam narzucony ustawą, bo też podkreślmy, to nie jest rozwiązanie, które wymyślili radni, które wymyślił burmistrz, ale które zostało nam narzucone rozwiązaniami, które zostały zapisane w ustawie. W styczniu na naszą prośbę jest jakby jeszcze doza pobłażliwości ze strony operatora, aby nie reagować tak drastycznie, jak wymagają od tego regulaminy, które rzeczywiście Państwo przyjęli. Styczeń jest jeszcze takim okresem, gdzie jest większa tolerancja, ale mamy sygnały, mamy już nawet informacje, że zostaje wrzucany popiół do, żar do pojemników z popiołami, później są pretensje, dlaczego popiół nie został odebrany. Mówiliśmy o tej edukacji, z tego co pamiętam też również była prezentacja na temat segregacji, jeżeli chodzi o tą selekcję. Także tutaj no, chciałbym trochę sprostować, że ta edukacja była. To nie jest tak, że teraz dzisiaj mówimy, że tej edukacji nie było, bo sam dobrze pamiętam, że też o tym wspominałem. Jestem akurat nauczycielem, edukacja dosyć mi bliska, także wspominałem o tym. Za odświeżanie nie patrzymy ryczałtem, tylko za konkretne wykonane prace. Pelką pewnie z tego powodu ubolewa, bo mniej zarobi, ale kasa gminna jest dzięki temu bogatsza, chociaż jeszcze zima się nie skończyła.